Zarządów Prawa i Sprawiedliwości od października 2015 roku do dnia dzisiejszego doszło do trzech poważnych wypadków. Z udziałem ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, prezydenta Andrzeja Dudy oraz ostatnio z udziałem pani premier Beaty Szydło. Wydaje się, że opozycja, głównie Platforma Obywatelska zapomniała co się działo przed rządami PiS. Dzisiaj postanowiłem przypomnieć Wam sobie, co działo się w Bor przed wygranymi przez PIS wyborami parlamentarnymi w 2015 roku. 5 czerwca 2012 roku dwaj funkcjonariusze Bor, prowadząc pod wpływem alkoholu służbowe auto, uderzyli w drzewo. Zdarzenie miało miejsce w pobliżu Budy Ruskiej, miejscowości, w której prezydent RP ma swoją posiadłość. Dom był chroniony przez Bor. Badania alkomatem przeprowadzone przez policjantów wykazało, że obaj mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. 21 stycznia 2010 roku samochód policyjny uderzył w limuzynę Radosława Sikorskiego, prowadzoną przez oficera BOR. Z relacji policji było wiadomo, że Mercedes Radosława Sikorskiego wyjechał na skrzyżowanie z bocznej drogi podporządkowanej, nie ustępując pierwszeństwa przejazdu samochodowi policyjnemu, który jechał główną drogą. W wyniku zderzenia kilku policjantów zostało rannych, w tym jeden ciężko. 10 grudnia 2014 roku prezydencka limuzyna zderzyła się przed Belwederem w Warszawie z osobowym autem. Jeden z wozów kolumny prezydenckiej, jadący pasem do skrętu w prawo, pojechał jednak prosto, by później skręcić w lewo w bramę belwederu. W ten sposób zajechał drogę samochodowi osobowemu. Kierująca autem, Natalia Arnal, nie zdążyła wyhamować, doszło do kolizji. Na miejsce zdarzenia wezwano karetkę pogotowia, ponieważ trzeba było udzielić pomocy dziecku, które podróżowało autem osobowym. Ostatecznie w 2015 roku winny tej kolizji nie został wskazany. 2 czerwca 2009 roku na placu Wilsona w Warszawie samochód terenowy Mercedes-Benz niespodziewanie uderzył w latarnię. Rannych zostało dwóch funkcjonariuszy BOR. Najprawdopodobniej przyczyną zdarzenia była śliska jezdnia i nadmierna prędkość. 20 marca 2008 roku na trasie Olsztynek Jedwabno samochód BMW Biura Ochrony Rządu czołowo zderzył się z Renault Trafik. Warunki drogowe były wówczas trudne, jezdnia była śliska od deszczu. W wyniku wypadku śmierć poniósł 35-letni oficer Borg, który był kierowcą, oraz pracownik Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego Wojska Polskiego OMULEW w miejscowości Czarny Piec na Mazurach. Oczywiście nie tylko zarządów koalicji PO-PSL dochodziło do wypadków w BOR. Zarządów SLD również doszło do bardzo groźnego wypadku z udziałem posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz funkcjonariuszy BOR. 4 marca 2004 roku BOR spowodował groźny karambol pod Bochnią. Terenowy czarny samochód pędził środkiem drogi pod Bochnią, prowadząc kolumnę samochodów z posłami i senatorami Lewicy. Samochód Borów wpadł na przeciwny pas i tam uderzył wiadące z przeciwnej strony Renault. Krzysztof Kokoszka, szef strażaków z Bochni, powiedział: BMW dosłownie leżało na Renault. Myśleliśmy, że pasażerowie nie żyją, na szczęście było inaczej. Byli nawet przytomni. Kierowcy, który spowodował karambol, nic się nie stało, co innego posłowie i sanatorowie lewicy, którzy jechali w autobusie za BMW. Na przykład poseł SLD Kazimierz Chrzanowski złamał rękę. PiS powinien w pierwszej kolejności po wygranych wyborach w 2015 roku wziąć się za naprawę BOR, ponieważ jak się okazuje za ich rządów w latach 2006-2007 również dochodziło do pewnych incydentów z udziałem funkcjonariuszy BOR. 4 maja 2006 roku, krótko po odlocie Benedykta XVI, 300-konne BMW z piskiem opon ruszyło z miejsca, gdzie wcześniej stał papieski śmigłowiec. Kilka sekund później... Samochód był już na dachu. Świadkowie opowiadali, że kierowca chciał się popisać przed kolegami i na dużej szybkości wykręcić bączka lub palić gumy. Odpowiedzialnym za dachowanie był 27-letni funkcjonariusz BORU, służący od 2001 roku. Kto teraz najgłośniej krzyczy w sprawie wypadków pani premier, prezydenta RP oraz ministra obrony narodowej? Oczywiście posłowie PO. Jeden z nich, pan Sławomir Nitras, miał w przeszłości pewne incydenty związane z jazdą samochodem i wydaje mi się, że w sprawach BOR nie powinien się wypowiadać. 11 grudnia 2006 roku na trasie zamkowej w Szczecinie doszło do kolizji. Opel Omega, samochód służbowy przewodniczącego zachodniopomorskiego sejmiku samorządowego Michała Łuczaka, wpadł w poślizg. Oplem kierował poseł Platformy Obywatelskiej pan Sławomir Nitras. Według policji powodem kolizji było najprawdopodobniej niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. Jakby tego było mało, to pan Sławomir jako eurodeputowany cofał, na niemieckiej autostradzie, Sławomir Nitras chciał dojechać do zjazdu, który wcześniej przegapił. Zatrzymała go policja, ale mandatu nie dostał, ponieważ najprawdopodobniej zasłonił się paszportem dyplomatycznym. A to mu gwarantuje nietykalność. Ten człowiek teraz wypowiada się o tym, jacy to kierowcy Bor są nieodpowiedzialni. Podejrzewam, że kierowcy Bor są w stanie wciągnąć takiego kierowcę jak pan Sławomir Nitras nosem bez żadnego problemu. Oczywiście przykłady wypadków z udziałem funkcjonariuszy BOR przedstawione w tym nagraniu to nie wszystko. Wiele wypadków zostało zamieczonych pod dywan i jedyna możliwość, żeby się o nich dowiedzieć, to pogadać z funkcjonariuszami BOR. Tak właśnie zrobił pan Michał Majewski i nawet napisał o tym książkę. Biuro, ochroniarze władzy za kulisami akcji BOR-u. Przytoczę krótki fragment z tej książki. W 2014 roku informator z otoczenia Donalda Tuska opowiadał mi: W kancelarii chwalą się, że spod siedziby szefa rządu w Alejach Ujazdowskich, pod drzwi mieszkania Tusków w Sopocie, kolumna przejeżdża w trzy godziny. Ile trzeba próć, żeby zrobić taki wynik? Na niektórych odcinkach na pewno około 200 km na godzinę. Trzy lata temu dachowało BMW wracające od Tuska z Sopotu do Warszawy. Dlaczego? Zbyt szybka, brawurowa jazda. Pan Michał Majewski w swojej książce dokładnie opisał sytuację w Bor i okazuje się, że za wiele wypadków odpowiadają kierowcy Bor, ale również sami politycy, którzy zamiast ustawić normalny grafik, chcą dojechać z miasta A do miasta B, w niewyobrażalnie krótkim czasie. Kierowca może się nie zgodzić, ale pytanie, ile wtedy popracuje w Biurze Ochrony Rządu? Szef MSW ja poinformował, że corocznie BOR odnotowuje ponad 20 kolizji, w których biorą udział osoby ochraniane. Wskazał, że w latach 2016 i 2015 było ich po 24, w 2014 26. A w 2013-2023. Skoro takich incydentów jest tak dużo, to pozostaje pytanie: o ilu z nich kompletnie nic nie wiemy i dlaczego? W 2010 roku Cezary Gmys opisał pewien incydent. Podczas jednego z pobytów Komorowskiego we Władysławowie miał miejsce wypadek. Jerzy Kostek, jeżdżąc po terenie leśniczówki samochodem terenowym, wpadł na helikopter, którym przyleciał marszałek, uszkodzony został tylny wirnik, sprawę badał komisariat policji z pobliskiej dzwoli, zarzutów nikomu nie postawiono. Dlaczego o tym i o innych incydentach czy wypadkach z udziałem BOR za czasów koalicji POPSL głośno nie mówiono? A teraz każde potknięcie BOR jest nagłaśniane? No cóż, koalicja PO-PSL miała po swojej stronie TVP, TVN oraz Polsat. Łatwiej było pewne rzeczy przemilczeć. Teraz jest inaczej, ponieważ PiS ma tylko TVP, a reszta mediów pilnuje, żeby wszystkie błędy PiS wałkować i wałkować aż do znudzenia. Posłowie PO mogą opowiadać bajeczki, że teraz dopiero w BOR dzieje się coś złego, ale na szczęście mamy internet, który nie zapomina. Na koniec zostawię Was z hipokrytami z PO i ich wypowiedziami o dzisiejszym BOR. Na razie. Panie Marszałek, kim są patałachy? Jeżeli ktoś nie potrafi dobrze, sprawnie, odpowiedzialnie działać, kiedy... To, co powinno wydawać się rzeczą prostą i powinno być wykonane zgodnie z procedurami, nie jest wykonywane, no to może no, w taki sposób te osoby nazwać. Ale po ja wypadku tego... rządowej kolumny poseł Robert Kropiwnicki, pani klubowy kolega, poseł Platformy napisał, te patałachy w końcu kogoś zabiją i ogłoszą, że to był zamach. Iwan pan, ostatnio tych wypadków jest czy incydentów. No to był wypadek, bo jednak pani premier odniosła obrażenia. To pierwszy wypadek, że ktoś został poszkodowany. I Pro... po takim wypadku, kiedy ktoś zostaje poszkodowany, premier, funkcjonariusz BOR, słowo patałachy nie jest na miejscu? To nie na miejscu. Jest to, że do, tego, do tej sytuacji w ogóle doszło. A słowo nie na patałachy na jest na miejscu? Nie na miejscu jest to, że y, nie mogliśmy i nie możemy uzyskać informacji, jak to ten wypadek wyglądał naprawdę. Nie wiemy dokładnie, jaki jest stan zdrowia pani premier. Jest totalny bałagan. Poseł to jest pisze: Patawachy, a szef klubu Platformy Sławomir Neumann pisze. Seria wypadków, czy nowy program Laweta Plus? No i to są złośliwości, ale przyzna pan, złośliwości. Że, przyzna pan, że to jest bardzo poważna sytuacja. I w tej poważnej sytuacji złośliwości to jest sposób ale na, pan, na, na rozwiązywanie yy, problemu. Ale ten problem powinny rozwiązać służby w naszym kraju, ten problem powinna rozwiązać prokuratura, policja, a przede wszystkim minister spraw wewnętrznych, który odpowiada za funkcjonowanie yy, borów w naszym kraju. I, I podpisze się pani pod wnioskiem o odwołanie ministra spraw wewnętrznych? Yy, tak, ja uważam, że minister Błaszczak naprawdę nie sprawdza się w tej roli. Osoba, którą oskarżono o spowodowanie wypadku, pisze tak. Potraktowano mnie wyjątkowo niesprawiedliwie, próbując zrobić ze mnie kozła ofiarnego, ignorując ewidentne łamanie przepisów przez kierowców Boru, którzy czują się bezkarnie, jeżdżąc jak piraci drogowi. To jest y te ostatnie kilka dni po tym, co zdarzyło się w Oświęcimiu, po tym y wypadku. <laughs> To jest pytanie o, o jakość polskiej, polskiego państwa prawa, polskiej praworządności, o to, w jaki sposób traktuje się podejrzanego, w jaki sposób przeprowadza się przesłuchania, w jaki sposób się prowadzi tę, tę sprawę, jak nie dopuszcza do pomocy adwokackiej. To są, to jest tu jest parę bardzo wyraźnych znaków zapytania ja panu, o jakość państwo prawa. To, zanim Pan powie za dużo, to powiem, że był to list pani Natalii Arnal, która 10 grudnia 2014 roku miała stłuczkę pod Belwederem z limuzyną pana prezydenta Komorowskiego. W wyniku tejże stłuczki córka pani Arnal trafiła do szpitala. Nikt wtedy o tym nie rozmawiał. Media, media milczały. Politycy opozycji nie odwiedzali pani Arnal ani jej córki w szpitalu. Wszyscy rozmawiali, tylko mam pan krótką pamięć pani ja redaktorze. ja mam bardzo dobrą ta pamięć, sprawa, Rozmawialiśmy przed wejściem. Tak, ta sprawa była upubliczniona rodzinę, panią Arnal i jej rodzinę reprezentował Bartosz Kownacki, obecny wiceminister obrony narodowej. Sprawa trafiła do sądu i zakończyła się skazaniem jednego z oficerów Boru. Wcześniej, pan, wcześniej pani Arnal dostała 600 zł, 600 zł mandatu. Ja, ja mówię o, zakoń, znaczy ja mówię mhm. o zakończeniu, nie mówię o procedurze wypadku. A który mówię o zakończeniu całe, całego procesu. To proszę, który, po, proszę mówić do, do końca a, i opisać to całe. A który całe sposób wydarzenie. platformy wtedy był u pani Arnal? Nie znam tej sytuacji, nie wiem. Pytam coś... dlatego, że to, że to pan Borys Budka mówił, że miejsce każdego posła, teraz mówił, że miejsce każdego posła jest zawsze po stronie obywatela, który styka się z państwem PiS. No wtedy... Rozumiem, że jak się styka z państwem PiS, to trzeba obywatela bronić, a jak się styka z państwem Platformy, to tak. nie.